Never Go Away, Cybul w Radiu Katowice. Jeden z największych przebojów roku 2016, co ostatnio podsumowano, co prezentowały wszystkie polskie stacje radiowe, to miejsce 11. Druga najpopularniejsza polska piosenka po W dobrą stronę Dawida Podsiadły. To przy okazji gratulacje. No, dziękuję, zgadza się. No, wysoko zaszło, bardzo się cieszę z tego powodu. Cybul jest naszym gościem o poranku dziś w Radiu Katowice. Ta piosenka ma także ponad 30 milionów odsłon na YouTubie. Nasz wywiad będzie także dostępny na YouTubie, no liczymy przynajmniej na 500 000 odsłon. No ja różnie na to liczę. Czy ty się spodziewałeś takiego sukcesu? Piosenki, która podobno wzięła się z jakiejś nocnej sesji gitarowej. Tak. Gitarowej w ogóle. Gitarowa sesja. Pierwszy raz w ogóle, odkąd produkuję muzykę, to już jest 14 rok, zaprosiłem gitarzystę, bo zawsze jak to potrzebowałem jakąś gitarę, to tam jakąś właśnie zebrałem z programu, jakby już gotową, taką komputerową, można powiedzieć, wcześniej zgraną. Tutaj zaprosiłem gitarzystę i coś tam, żeśmy sobie rozmawiali o muzyce, puszczali sobie jakieś takie numery różne i w pewnym momencie on tam sobie coś grał, a ja jakieś olśnienie doznałem i mówię: słuchaj, zagraj taką melodię. Kilka dźwięków, wystarczy. Tak, i później mówię: dobra, teraz gramy do tego dołu, później gramy do tego riffy. No i to gitara została zgrana, pożegnaliśmy się, 4 miesiące leżała ta gitara na dysku. Jesienią sobie przypomniałem, mówię: kurczę, ja przecież w wakacje zgrałem taką fajną gitarę. No i zacząłem coś tam sklejać, jakiś pierwszy beat, podłożyłem tam perkusyjne instrumenty na szybko, wrzuciłem, nagrałem filmik szybko, na Facebooka wrzuciłem, no i bardzo, bardzo pozytywna była reakcja, mówią, że chwytliwy motyw, że mam kończyć, no i skończyłem, później nagrałem wokal. Znalazłem wokalistkę w Wietnamie. No właśnie, bo my się bardzo długo zastanawialiśmy, kto to śpiewa. Właśnie nikt nie wiedział, no bo ja nie chciałem tego zdradzać, no ale później wyszło tak, że jednak zdradziłem przy okazji telewizyjnych imprez dwóch, na które zaprosiłem ją tutaj do Polski. To Zempam, tak? Zempam, tak. Zempam. Cóż to za postać, powiedz? Jak ty ją znalazłeś w Wietnamie? W internecie ogłaszała się, że po prostu śpiewa jako wokalistka sesyjna do utworu. Ogłaszała się, że śpiewa do gotowych już kompozycji, czyli jakby nie jest autorką, kompozytorką, tylko ja napisałem melodię, napisałem tekst wokalu, przesłałem i sam zaśpiewałem. Mam nadzieję, że to nigdzie nie wyjdzie. To na pewno nikt nie słuchał. No, oprócz Zemfam. Tak właśnie. Bo wcześniej wysłałem tam na pianinku zagrane, ale powiedziała za bardzo, że nie potrafi sobie wyobrazić, jak to zaśpiewać. No to musiałem zaśpiewać ja. No i w Wigilię 2015 roku, na godzinę przed kolacją wigilijną, przyszedł do mnie gotowy wokal, zgrane ścieżki i mówię: kurczę, to jest, jest dobrze. To jest to i współpracujecie dalej, bo ona śpiewa także na twoim najnowszym singlu. Tak, Magic Symphony też zaśpiewała. Stwierdziłem, że sukces nagrania Never Go Away jakby obliguje mnie do tego, żeby już sprawdzoną barwę włosów tutaj wykorzystać, tak, w tym momencie. Ja lubię tą barwę, ona jest taka nienachalna, taka, ja to nazywam kołysankowa, po prostu ona nie jest ani za wysoka, ani za niska, taka kojący głos, ja mówię, Krystyna Czubówna muzyczna, naprawdę. Krystyna Czubówna polskiej muzyki klubowej, to tak. Świetne. Ta muzyka brzmi bardzo światowo, bardzo ponad granicami, wydaje się, że mogłaby odnieść sukces. Zresztą wielu DJ-ów odnosi światowe sukcesy, to już nie jest tak, że w muzyce odnoszą sukcesy tylko zespoły. Można, tak jak David Guetta na przykład, być wielką gwiazdą. Przetarł te wszystkie szlaki tak naprawdę. Nawet artyści z naszej części Europy, na przykład rumuńscy, odnoszą europejskie, ogólnoeuropejskie sukcesy. Czy ty masz jakieś propozycje może z zagranicy naszego kraju? Czy gdzieś ta muzyka dociera hen daleko? To znaczy ogólnie nagranie Never Go Away zostało wydane na cały świat, bo jakby licencję Universal kupił, można powiedzieć, na cały świat. Wiem, że nagranie się pojawiało też w różnych stacjach radiowych, bo i w Niemczech się pojawiało, i w Skandynawii. Ostatnio na przykład, tutaj akurat Never Go Away, ale Magic Symphony, które jeszcze nie zostało wydane, to znaczy zostało wydane nakładem mojego labela Seaway Records, ale jakby nie udzielałem licencji nikomu z zagranicznych wytwórni. To jeszcze nowa piosenka, także tak, spokojnie. Tak, ale ostatnio na przykład popatrzyłem, że jakieś portugalskie radio z Lizbony i też grało Magic Symphony. Musieli grać wcześniej Never Go Away, no jakby zaczęli śledzić to, co tam ode mnie wychodzi. No i też grali, ale Never Go Away no, w wielu krajach się pojawiało. Na przykład nawet ludzie mi wysyłali gdzieś tam na fanpage'a, że są w Grecji na wczasach i teledysk leci Never Go Away w jakiejś greckiej telewizji muzycznej. Także gdzieś tam się pojawiało już, można powiedzieć. Tobie się marzy coś takiego, taka kariera?
Pewnie, no chciałbym. To znaczy, jako, chodzi mi tutaj głównie o te, to występy w jakichś takich egzotycznych krajach, jako DJ. Na przykład mamy naszego DJ-a, który więcej podróżuje po świecie niż po Polsce, to jest Tom Soon, który naprawdę jest bardziej znany za granicą i zapełnia gra na wielkich festiwalach. Bardzo fajnie się ogląda te filmiki, które on rzuca. No też bym w sobie chciał troszeczkę pojeździć, ale no, na razie mam dużo pracy w Polsce, także wszystko po kolei. Czy przyszłość muzyki jest w rękach DJ-ów? Ciebie chyba mogę o to zapytać. To znaczy, ja bym tego tak nie określał. Myślę, że można to wszystko podzielić i między zespołem, między artystów, instrumentalistów, wokalistów. Najlepsze by było to, gdyby wszyscy ze sobą współpracowali, gdyby nie było, że ta muzyka jest gorsza, ta muzyka jest lepsza, ta jest bardziej ambitna, ta jest mniej ambitna, bo muzyka po prostu musi być dobra. O tak, i to niech to będzie puenta naszej rozmowy. Grzegorz Cebula, Cibul w Polskim Radiu Katowice. To jeszcze ładną zapowiedź Magic Symphony poprosimy. Chciałem zapowiedzieć moje najnowsze nagranie Cibul featuring Jung Pham z Magic Symphony. Dobrze ci idzie. Bardzo dobrze mi idzie, tak. Magic Symphony i Cibul, właśnie teraz w Radiu Katowice. No i jak się tutaj nie uśmiechnąć. Grzegorzu, bardzo ci dziękuję za wizytę. A kiedy kolejny singiel jeszcze szybciutko? Na wiosnę, myślę tak, żeby do wakacji się rozkręcił. No, no a potem przebój lata jakiś. Trzymajmy kciuki. Nie waż mi się zwalniać tempa, dobrze? Cibul w Radiu Katowice, Magic Symphony. Już prawie 27 minut po godzinie 9.